Co? Da radę zrobić? Nie. Tu już prawie ten, nie? No, muszę się na trochę coś kupić. Tutaj wkręcić. I trzy kolanka. Trochę szczeniacze. Dwa. No. Dzisiaj już końcówka z piecem podłączenia wody. Komin już jest, wszystko zrobione. No, tylko trzeba go jeszcze podłączyć. I będzie już zrobione. Także... No, także tyle. No, bo jutro jadę do znajomego na pryzmie, będę stał. No, kukurydzę będę ugniatał. Także będę musiał się przygotować. Sprężarki nie włączyłem. No. Ojeny, kot pod nogami się pcha. No i tyle, dobra. Ale najpierw zobaczymy, ile napadało. No takie prawie 5 spadło, także. No, w miarę dobrze. No, ogólnie fajnie, że spadło, ale na razie i tak dużo to nie daje. No, żyto, które posiałem, ma tam jakieś korzyści, ale trawa już słabo rośnie, tak wam powiem. Stanęło już, no, już przestało rosnąć. Przynajmniej słabo rośnie, tyle wody już nie potrzebuje. Także, miałem zobaczyć, jakie tam koła z przodu są. No, cały czas kombinuję z tymi kołami, to kurde, nie mogę dojść. A już mniej więcej mam w głowie poukładane co i jak. Bo zobaczę, czy tutaj te przednie koła w tym ciągniku są większe niż moje te szóstce, czy takie same. Nie, są mniejsze. No, czyli zostawiam z przodu te co są, a do tyłu idzie ta felga. I koła montuję te z bliźniaków, a na bliźniaki zakładam te koła. Także będzie miał trochę większe. Nie wiem jeszcze. Kurde, trochę większe koła, niezbyt. Dosyć dużo większe będą. Znaczy tam były 1,72 m. Te są takie 1,64 m. No i dobra. Dzisiaj będę musiał to koło tutaj wyciągnąć. No. Tu się kręci. O, tu ciężko idzie. Ale niech większość jest luźna. No i tutaj te haki się odchylają przez to, jak tu odkręcam. No jak się tam wtedy przykręca, to wiadomo, haki się zaciskają i siedzą w feldze drugiej. Także tu wykręcę, popsika się trochę WD później i będzie. Tylko tutaj prawdopodobnie nowa dębka będzie musiała przyjść, albo wystarczy napompować, ale to będę musiał zobaczyć. No.
A tu sufit się sypie. No i dobra. Będę zmieniał po prostu te opony. Te opony pójdą na koła, na felgi, te co na ciągniku siedzą. A te co na ciągniku siedzą opony pójdą na tą felgę. Na te felgi od bliźniaków. No tu wszystko, a nie, ten jest. A jest w miarę luźny, dobra. Czyli co, tu będę musiał przyjechać po tą oponę. Ale najpierw będę musiał nakarmić na 2 dni, bo jutro mnie nie będzie w domu. Także no to jest większy luz na tych. No chociaż tu nie. Przyjadę później po tą oponę. Załaduję się na lawetę. I ten. I moja te szóstka dzisiaj dostanie trochę inne ogumienie. Dobra. Widzimy się później. No i dobra, przyprowadziliśmy ciągnik. Tutaj są te bliźniaki. Są delikatnie wyższe. No tutaj ogólnie ostatnio mi tu pękło. To już pospawałem. Już posmarowany jest, także już w miarę fajnie się kręci. No. Tutaj też poluźnione te haki już są. No. Ogólnie może przyłożę. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. No. Tu widać. Tu jest za. No hak za, powiedzmy, za wysoko. A tu jest za nisko. Tak to mniej więcej wygląda. Jest tyle wyżej. Także tą oponę trzeba tu dać, tą trzeba tutaj dać. I tyle. A ten jest przed pierwszą. Także ściągam na szybko. I może się uda jeszcze przed przerwą zawieźć, bo później to prawdopodobnie już nie dadzą rady mi przełożyć 4 opon. Także no, zabieram się za robotę. No i dobra, koła ściągnięte. Tutaj ten, jeszcze pojadę po drugiego bliźniaka. Także odczepiam łyżkę, zaczepiam widełki i jadę. I potem trzeba będzie na lawetę. I ten, i jedziemy przemienić te koła. Dobra. No i dobra, muszę to koło stąd jakoś wytargać. Te błotniki na bok dać. Idziemy. Tutaj felga jest w ładniejszym stanie, nie jest taki porzewiały, bo w środku stoi, tylko martwi mnie to, że na flaczku stoi. Powietrze chyba zeszło tylko i tyle. Dobra, biorę się do roboty. W sumie powinno dać radę teraz. Ładne na flaki, będzie ciężko. No i dobra, już jestem z kołem w domu. Od razu na lawetę położę. I jeszcze jedno koło i chyba będę na 2 razy jechał. 4 na raz nie weźmiemy.
I koła już na przyczepie, tylko pasami trzeba przypiąć. Akurat w Toyocie są pasy, także zaraz się tym zajmiemy. No, otwieraj. Dobra. Powinno być. Nie. No i dobra, ładunek spięty. Można jechać. No i dobra. Opony zawiesione. Była przerwa, teraz już po przerwie. Ja zabieram się za karmienie. Tylko tutaj wezmę jeszcze. O, ja zaczynam karmić. Tutaj muszę jeszcze pryzmy otworzyć. Dzisiaj na dwa dni nakarmić trzeba. Potem odczepiam miksa i odkręcam już jedno koło, żeby już wtedy, jak dostanę telefon, że już są gotowe, to wtedy ten już będzie można od razu założyć. No bo jutro na 9 mam do znajomego. Jeszcze przyczepami będziemy musieli pojechać, czyli brat z Łukaszem też będą musieli mi pomóc zwozić, bo tam dwa transporty sobie znajomy załatwił, ale jeszcze nas weźmie. Także no tyle, dobra, ja się biorę za karmienie i widzimy się później, jak już koła będą. No i dobra, ja już mam nakarmione na dwa dni. W sumie pokażę od razu. Teraz będę odkręcał te koła, co mam teraz, tutaj na tym ciągniku. Przykręcam te koła, co teraz, no co były na Fordzie. I zakładam bliźniaki, jestem, no jeszcze lemierz założę, bo z lemierzem mi się fajniej pracuje. No tutaj tak to mniej więcej wygląda teraz. Trochę karmy jest. No i tyle, dobra. Teraz trzeba się wziąć. A dobra, podjadę z tej strony, bo to są koła, no od tej strony, tak mi się wydaje. Dobra. Czy z której strony? No, koło z tej strony. Jo, dobra. W sumie trochę do przodu jeszcze pojadę. No i zabieram się za robotę. Ręczny jest. Telefon wezmę. I co? Trzeba zrobić to. Chyba nie będzie tak długo. Powinno w miarę szybko pójść. Dobra. Idę po żabę. Nie podoba mi się, że te śruby tak lekko wchodzą. Za drobny, a czekajcie, zobaczymy, czy te śruby
będą pasować tu. Według mnie nie wejdą. Za luźno tu siedzą te śruby. Żeby gwint tu nie rozwalić. No. Nie wejdą. No, jest inny gwint. To znaczy gwint może jest ten sam, ale śruby są większe. Kurde, żeby przypadkiem nie rozwalić gwinto. Nie wiem, niby siedzą, ale kurde, żeby mi koła nie odpadły w czasie jazdy. Albo te jeszcze zakręcić tutaj. Dodatkowo. Chyba najlepiej. Żeby to było pewne. Dobra, nakręcę te też. Te muszę obrócić. Dobra, założę jeszcze bliźniaki i widzimy się później. Te koła są na drugą stronę. Bliźniacze tutaj założyłem tak, żeby więcej gwintu złapać. Dokręciłem i teraz jestem trochę bardziej pewny siebie. No bo tak gwint taki za lekko wchodził już. Ale tak to mniej więcej wygląda. No teraz są cieńsze koła. Ale tutaj te bliźniaki przyjdą, to będzie lepiej. Dobra, ściągam to koło i zakładam. No, tak to mniej więcej wygląda teraz. Jest różnica. Fajnie wygląda. Tu akurat koło jest, ale... No. A w sumie ciężko teraz nie widać w kamerze. No ale dobra, mniej więcej od tyłu. Zaraz może uda mi się rozjaśnić. Doświecę. No, tak to mniej więcej wygląda teraz.
Dobra. Te podkładki. No. Nie no, ja jeszcze będę ten zakładał z tamtej strony, nie? Ale. No, na dzisiaj to by było wszystko. Jutro już pokażę, jak będzie wyglądał z założonymi z dwóch stron bliźniakami. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.